I cześć, siemano, witam wszystkich bardzo i serdecznie w kolejnym odcinku, że gramy w kolejny raz mówię Divide and Conquer. Coś się stało w mosty na submodyfikacji. Jezu, Radek, ogarnij dupę. Dobra, gramy w grę The First Age Total War, jest to modyfikacja do Medieval 2 i na submodzie most 1.62. Trochę jest tego do powiedzenia. O, i nam się zbudowało genialnie. Jeszcze faktoria handlowa. I faktoria. Z 200 automatycznie o 500, nawet ponad 500 wzrośnie nam za jedyne tak naprawdę te dwie rzeczy. Czyli w granicy 5000 wzrośnie nam o 500. Czyli 10 tur i jesteśmy na plusie. Dziękuję panu bardzo. Oczywiście im więcej tur, tym bardziej na plus. W tym miejscu jeszcze ile... Dobra, doszkolimy sobie jeszcze tam jednostkę. A co? Mamy kasę? Mamy kasę? To wykorzystajmy ją. W tym miejscu oczywiście jest wszystko ok i git. Jeden oddział potrzebujemy i to będzie tyle. Ta armia jest w ogóle... tak bardzo... Nie wiem jak to nazwać. Rohan widzę się broni. Być może to jest jakiś znak dla nas. Że ta krucjata to bardzo zły pomysł był. Żeby do niej przystępować. Nie wiem. Zobaczymy. To wszystko będzie się rozgrywać gdzieś tam w przyszłości. No i tyle. Wolne ludy Eriadoro, tak naprawdę Arnor. Ależ jestem ciekawy, zobaczcie, mamy już wizualnie przedstawione jak ta mapa wygląda. Przynajmniej wiemy jak wygląda nasz region mapy. Myślę, że faktycznie będzie trzeba się przedzierać tymi górami. Przynajmniej to jest moje osobiste zdanie. Trzeba będzie naprawdę iść przez góry, ażeby tam później wyjść na... nie chcę za bardzo przechodzić przez tereny Mordoru, bo to jest... Nie, po prostu nie i tyle. Mam nadzieję, że Mordor jeszcze dostanie w pierdzie, chociaż jak widzę te armie, które oni potrafią wysyłać. Chociaż zobaczcie, te wszystkie armie są pełne, ale mam wrażenie, że one są pełne właśnie takich słabszych jednostek. To, co jest zauważalne na przykład w ROM 2 i w Medievalu, to, że tutaj w momencie, kiedy mam 20 jednostek w armii, to jest pełna. Nie wiem, gdzie było to, ale wydaje mi się, że w którymś Total Warze było coś takiego, że ten pasek był pełen tylko w momencie, kiedy... Gdzie ty mnie tak kierujesz, proszę pana? Tu się nic nie stało. Aha, okej. Dobra, poczekajcie, on nas do czegoś kieruje. Co to jest? Mam to zaatakować? Tą armią to? Jedyny pieśń został... Kurde, grubo. No, jedyny pieśń został zlokalizowany. No, oznacza to nie mniej, nie więcej, że jest jedyny pierścień. Znaczy już wiemy, gdzie on się znajduje, więc to jest o czym świadczy, naprawdę. Mówię wam, to ja. Chodźcie w chuj. Czemu nas jest więcej? Dobra. Nas teraz zaatakuje, to będzie blipa, straszna. Santa Nuin, a jeszcze potrzebuje trochę tur. Ty mi tutaj nie powinieneś zagrażać absolutnie niczym, ale i tak czy siak będziemy siedzieć w tym miejscu. Myślę, że ewentualnie może nam wejść na plecy, ale ta armia jest... No sorry, wystarczy popatrzeć. No to, że brakuje nam jednego oddziału, już niedługo być może nie. Ale jakiego oddziału nam brakuje tam? Nie wiem nawet. A, dobra, wiem którego tego. Możemy doszkolić? Nie możemy. Możemy zrekrutujmy sobie tak najpierw, może... To jeszcze pójdzie na drugi plan, ale chcę ten oddział przesłać tutaj. Czy on mnie nie zaatakuje? Tomarium. Nie ma zasięgu. To dobrze. To idziemy teraz tu i będziemy mieli 6 oddziałów dystansowych. To już jest dużo. To jest naprawdę sporo. I mamy pełną armię. O Boże. Będzie. Oh my god. No ta armia jak wejdzie to aż mnie zlagowało. Widzicie? Taka moc. Czekajcie.
Dobra, w tym miejscu działa wszystko perfekcyjnie, płynnie. A Medieval 2 ma takie znaczy, często jest tak, że w momencie, gdzie są nieodkryte tereny, na przykład na Mordorze, w tym miejscu to działa ok, bo nie ma żadnych gór. W momencie, kiedy są jakieś większe miasta, w tej chwili także można odczuć spadek FPS-ów. To jest dość... widzicie, to jest dość szczególne. Na przykład w momencie, kiedy nie ma miast, to jest ok, a gdzieś, gdzie tu jest dużo miast, na przykład tu są lasy, tu jest jakieś te... Jak mamy to odkryte, to tak nie działa na przykład, ale jeżeli mamy to zakryte, w momencie, gdzie są jakieś miasta, to się można się domyśleć, jeżeli na przykład gra się pierwszy raz i się nagrywa. A nawet by znał, łoż ty w pizdu jego mać. Holy shit! Wiecie co to jest? To są trzy armie moje, run. Ale dobrze, dobrze, nasz piek ma pokazać co tu się dzieje. Spieprzej z drogi mi. Nie rozumiem za bardzo jak może mi zablokować mojego szpiega. Na przykład, nie wiem, 400 jednostek, on nie może się przebić, tak? Gdzieś tam, on jest jeden sam, sorry. Zero logiki, ale okej. Dobra, zakończmy turę, bo tu nic więcej nie zrobimy. No mam nadzieję, że coś tu się rozwiąże. W tej sprawie. Znaczy, to będzie szło dalej naprzód cały czas. Wolałbym, żeby tak było. Ale mam dzisiaj zajebiście fajny dzień. Było tak ładnie rano. W ogóle poprzednie dwa odcinki nagrywałem rano, a teraz jest troszeczkę po południu. Więc dzisiaj trzy odcinki sobie nagrywam. Kurde, śmieciu. Ojej, gdyby on nie miał kawalerii i tego gówna, to byśmy mogli wygrać. Ale wycofajmy się. Czemu ty się zawsze tak mało wycofujesz, debilu? Kurde. Potrzebuję drugiej armii, nie ma bata. Wy nie mogę jednostek transportować. Zobaczcie, trochę zostało. I teraz się cofnie pewnie do tego zamku, nie? God damn. Ja. Całkowita porażka. I tak jego statki nie mogą transportować ludzi, więc jest okej. Nie mogą czy mogą? Chociaż czekaj, mogą. Może mi wejść na plecy. A nie, ja mam zamiar wejść na plecy. Tą drugą armię zrobić taki rozpierdal. Jakby to powiedział jeden z youtuberów, takich większych. A ja widzę, że coś tam zbiera armię. Będzie ciekawie, jak będziemy mieli to... Nie no, teraz nie mamy 6 jednostek dystansowych, tylko 5. Nie no, ale mamy trochę... Mamy... Nie, absolutnie mamy tak żelazną armię, że nawet 3 musieliby tu sprowadzić, żeby nam cokolwiek zrobić takie. Chyba, żeby wzięli tą jedną swoją... Chociaż nie... I tak jedną armię, taką pełną tych swoich dobrych, bardzo dobrych jednostek. Dale jest bardzo fajną frakcją. Bardzo miło się nią gra. Nie wiem, czy jest w ogóle kampania... na polskim YouTubie. Możecie mi zresztą napisać w komentarzu, czy jest kampania na polskim YouTubie frakcją Dale, bo jest naprawdę fajna. Prowadzi się bardzo przyjemnie i miło. Ekspansja na południe, walka z Mordorem, walka z... Jak jeśli chcemy gdzieś tam się zapędzić, to możemy się nawet zapędzić do Haradu, ewentualnie nawet na Isengard pójść, zdobyć góry i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, Dale jest bardzo fajna kampania i tak chyba najlepszą kampanię mają elfy. Jeżeli pod względem takim kolonizacyjnym, tak, atakuje ekspansjonalnym bardziej. Ekspansjonalnym czy ekspansywnym? Ekspansywnym chyba lepiej, to będzie brzmiało bardziej po polsku. Wiecie, góry można zająć sobie wiele na pewno. Rohan utraci swoje stolice, okej, okay, czyli jest inwazja koniec. Nagradza cię 128 sztuk złota. Oh, god damn it. Rekrutacja zakończona. Ty z czym mi tu idziesz, panero cholerna ty? Czekaj, chcę doszkolić sobie moje jedno... Mogę doszkolić ten oddział? Cud się stał. Ej, czekaj, bo ja potrzebuję oczu. W tym miejscu gdzieś tak. Uuu, Mordor. Mordur. Pokaż mi, panie, co ty tam masz. 46% nawet wchodzę. Patrzcie, podstawowe jednostki 6, 17. Jednostki łuczników konnych 6, 10. To są oszczepnicy 10, 15. Zaraz wam coś powiem. A, miecznicy tacy 10, 20. Oni są po prostu. Tyle powiem.
A jakie utrzymanie, moje drogie? Ciekawe, czy w ogóle mi to pokaże. O, zobaczcie, w sumie to jest tutaj. Nie, elfy, leśne elfy faktycznie są mocną frakcją. Trudno się. No, daj spokój, trzy armie mają, pewnie mają z 10. Pokaż mi twoją jednostkę. Są łucznicy, nie? Zobaczcie, strasznie mocne jednostki mają, naprawdę. Nie wiem, czy mocniejszych chyba nie ma. Za to elfy z Lorien niedługo będą musiały oddać mi swoje miasto. Okaże się, że za 3 tury ta armia się rozpływa w powietrzu, tak samo jak się pojawiła. I tyle byłoby po oblężeniu. No ale okej. Na czym mi teraz zależy? Na tym panu, oczywiście, że na tym panu. Jednostki nam, kurczę, poharasowali, ale doszkolimy sobie. O, bardzo doszkoliłem. Strasznie bym powiedział nawet. Dobra, wiecie co? Chcę sobie zejść tutaj. Trochę to potrwa, wiem, ale zatkałem sobie to miasto. Myślę, że zdążę nawet w to. Nie no, do 7 tur to myślę, będzie trwała ta nasza podróż, więc. Jest tutaj takie informacje. Jakby chcieli nas atakować, to mamy Lokhashrim, plus kolejny oddział niedługo. I doszkolimy, to będziemy mieli więcej tych. Później to i będzie naprawdę fajnie. Może zróbmy w ten sposób, bo one się rekrutują. Nie, też 2 tury. Dobra. Niech to będzie w ten sposób. Mamy pieniążki oczywiście na plusik. Coś rozbudować panu? Pomóc w jakiś sposób? W tym miejscu jest git. A jeszcze zwiększmy handel. A co? Dyplomata. W tym miejscu się tak bardzo rozbudowaliśmy? Burdelik. Ciekawa sprawa. Nie. Tu nic nie potrzebujemy. Handel egzotycznymi zwierzętami. Plus 3 dochodów z handlu. 1 do popularności. Fajnie. Ile w tym miejscu potrzebujemy? Troszeczkę, już niewiele, już niewiele. Naprawdę, te miasta dają nam ogromne przychody. Może byśmy sobie rozwinęli naszą główną stronę. Co to jest? Karawan Sayera? Co to jest? Karawanserai. I dochody z handlu wzrosną. Wow, 700 za 4900 sztuk złota birimy. 10 tur jesteśmy na plusie 3000. Powiem jeszcze jedno. Wow. Mam nadzieję, że mogę to budować wszędzie. To jest takie. Mam tylko 2000 teraz sztuk złota, tak wiem, ale. Jakie to jest, kurde. Zobaczcie, mamy takie zaplecze finansowe, że to jest masakra. Żebyśmy tylko góry mieli tamtą. Ajajaj, ona dawała nam też 1000 sztuk złota, to też było dużo. Też było dużo, ale będzie dużo. Ja wiem, że. Ja grałem krasnoludami sobie kampanię, ona jest na YouTubie nawet. A jakaś starsza kampania, ale jest. To miałem chyba 5 albo 6 tysięcy sztuk złota dochodu z tej góry. Grałem co prawda krasnoludami, było to bardzo dobrze rozwinięte miejsce, ale chyba nawet maksymalnie rozwinięte, no ale sorry. 6000 sztuk złota dochodu. A tam chyba nic, nawet oddziałów nie trzymałem. Nie, chyba 2 albo 3 oddziały trzymałem, którego utrzymanie było warte. No krasnoludy, no to powiedzmy, że utrzymanie w granicach 1000, no to 5000 na plus wychodziłem. Masakra. 5000 to jest strasznie dużo. W ogóle jakie przychody są w Call of Warhammerze, to jest dopiero w państwach Imperium przede wszystkim. Przychody w granicach chyba 10 tysięcy, nawet więcej. Nie wiem, czy tam w granicach 12. Arnor! No proszę. Wiecie, co to oznacza? Że jednak kampania nie będzie to chyba taka krótka. Skoro Arnor się wbija Isengardowi już, to on musi zająć. Wiem, że Arnor chyba ma jakieś takie postanowienie, że musi rozwalić orków z gór. I w ogóle kampania Arnorem. Szkoda, że tam już jakiś kolega gra. Nie wiem. Temer? Temer? Czy Temer? Czy Temer gra? Wolnymi ludami Eriadoru? Tak myślałem, żeby sobie zagrać tą frakcją, bo naprawdę, naprawdę kampania jest bardzo fajna. Ale ta, jak już Temer gra, to niech Temer gra. Przynajmniej sobie u niego można pooglądać coś ciekawego. No i Edoras jest Mordoru. Zobaczcie, wszędzie jest. Właśnie też nie lubiłem, jak grałem w kampanią Run. Nie Run, tylko Rohanem. O Jezus. Ja zawsze walę takimi tekstami, że szkoda gadać. Właśnie, pamiętam zawsze kampanią Rohanem. To praktycznie każda kampania to była na Edoras.
krucjata i były zawsze takie informacje. Właśnie coś tam na twoje miasto została rozpoczęta krucjata i takie co? I dupa. Patrz jak nas otoczył. O kurwa. Kurdełe. Czekaj, ziomuś. Czekaj. Cholera. Oj, będzie grubo. Jak on nas tak w dupę walnie. Wiecie co? Nie, trzeba odpuścić to oblężenie, bo on nas zniszczy. Na automacie dajmy, no 6 do 1 to 54, dokładnie. Tyle powinniśmy stracić średnio. 11. A, powinniśmy tutaj nic nie tracić. Ale nieważne. I tak. Dajmy go tutaj. Nie no, sorry, ale tam jest naprawdę za duża armia w tej chwili. Połączę sobie jednostki. Coś straciliśmy, jakiś oddział. Nie, to są tak jakoś, powiedziałbym, że takie nadruszone. Słuchajcie, cały, zobaczcie, że pomimo tego, że odstąpiliśmy od oblężenia, tak nie ma, było 150, jest 134. To jest bardzo fajne. No ale o to tu chodzi. Dobra, mamy w ogóle powtórkę z historii. Musimy dwoma armiami naprawdę zaatakować, żeby tutaj zdobyć tą osadę. Szkoda, że tak wysyła akurat na nas. Ile tu jeszcze tur? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tur. Jeżeli go zaatakujemy w tym miejscu za te sześć tur, to będzie miało tak naprawdę na dwóch frontach naprawdę niezłe żarcie. Znaczy, może nie tyle na dwóch frontach, co na jednym froncie dwa miejsca naprawdę ogniska zapalne będą straszne. Nie ma szans z nami, nie ma szans, zdecydowanie. Ta jedna armia, ja teoretycznie byłbym w stanie tą armią wygrać. Tą, którą teraz odstąpiliśmy, nawet gdyby tą drugą sprowadził, bo nie spodziewałem się tam tych jego najlepszych jednostek. Chyba to była druga armia, raz z najlepszymi jednostkami, mógłbym myśleć nad tym, że jest problem. Ale nie wydaje mi się, żeby to były akurat te jednostki, żeby akurat te jednostki miały mi sprawić problem. I w sumie tyle. Wolne ludy Eriadoru. No, panie kochany, czekam na waszą ekspansję. Chciałbym faktycznie, żeby Arnor zrobił taki kabum i rozwalił połowę świata. To było piękne. I jednocześnie tragiczne. Chociaż nie, bo mamy Mordor. A co ciekawe, kampania Mordorem jest cholernie. Znaczy, mnie akurat się kampania Mordorem niezbyt podoba. Dlatego, że tak jak. Dobra, jednostki mamy tanie i można ich robić od cholery. Ragnar robił swoją drogą kampanię Mordorem, można wpaść na niego kanał, tam kiedyś robił. I fakt. O, zobaczcie, Arnor nadchodzi, połowa armii Isengard, czy Isengard padnie. Dowiecie się w kolejnym odcinku. Tudum, czas na reklamy. No. Dobra. Wracając do tematu. Co ja, o czym ja mówiłem w ogóle? A, gra jest Mordorem. Oj, kampania jest taka sobie. Mi nie za bardzo odpowiada. Myślałem, że dostanę tak, nie wiem, od spawn armii, na przykład. Akurat tak, jak powinno być, nie? Na przykład, nie wiem, trzy armie na sam początek, takie grube. A to tam porozrzucane po wszystkich stolicach, tak, po wszystkich miastach, po wszystkich prowincjach. Te jednostki, tak trochę. Nie. A, ty masz w sumie takie słabe, w ogóle ledwo bronione prowincje. Ziomuś, przeszkolenie ukończone. Super, cieszy mnie to strasznie. O, tak. Rozegrajmy sobie tę bitwę. Od razu zajmiemy miasto. Dobra, mamy 18 minut. Jak będzie koło, powiedzmy, że koło tych 20 minut bitwa, bo będzie dużo, tak mi się wydaje, że przynajmniej mam nadzieję, że to będzie taka większa bitwa. W ogóle to jest większa bitwa. Wow. Muszę nadać tytuł. Bo cały czas mam tylko run, 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 run. I part taki. Muszę nadać tytuł. Zdecydowanie. Bo to będzie duża bitwa. No tak, ile to będzie? Z 5000 oddziałów więcej. 5000 jednostek, znaczy więcej troszeczkę. Tak myślę, około 6. No to już trochę potrzebuję. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie mi się strasznie ciało. Wow, nawet mi się teraz nic nie tnie, chociaż nie walczymy. Tak czy siak, pole jest bardzo fajne do walki. Nie ma zbyt wielu drzew, co mnie osobiście cieszy, powinniście wiedzieć o tym.
I tak. Rozstawiamy długą linię. I teraz patrz. 3, 4, 5, 6. Ho, ho, ho. Masakra. Może zróbmy troszkę inaczej jeszcze. Oni mają większy zasięg, więc ich wystawimy sobie w ten sposób. A naszych kuszników dajmy troszeczkę dalej. Oni będą na bokach jakby. Najprawdopodobniej konnica będzie się tutaj bawić gdzieś tam po bokach. Będzie się próbowała przedzierać gdzieś tam bokami. Więc stworzymy to w ten sposób. A tych panów już mamy w tym miejscu, no to dajmy ich może w ten sposób. Faktycznie, żeby stali gdzieś w tym miejscu, ale nie tak daleko. Nie tak blisko, znaczy się. Troszkę dalej chcę, a żeby tutaj w razie W jakby coś szło. Dwa oddziały tu. Oczywiście dwa oddziały po drugiej stronie. Ale komputer widzę już zapamiętuje chyba z automatu. Nasze ustawienie, Ctrl A, grupa, rozpoczęcie walki. Tak, idziemy do niego. Zwiększmy sobie tempo. Stoi w miejscu, dziwne. Jednego miejscu spieprzał. O, skąd przyjdzie ta duża armia? Tu jest mała. Stamtąd? Nie, stąd? Oluju. Oluju, jakby tutaj sam powiedział. Panowie, biegiem w takim razie. To jest jednak duża armia. Przystawiliście? To super, strzelać do nich w takim razie. I chcę się po prostu ustawić. Niech oni przyjdą do nas. Jak są tacy głupi, to przyjdą. Jednym minusem jest to, że to jakieś gówno idzie. Mamy dwukrotne tempo? Nie wiem. Strażnicy ogniska, gwardia lordów. Tak, zniszczmy ich. Razem z tym oddziałem. Oj, zostawiłeś swoje jednostki, frajerze. Podejdziesz, czy nie? Na razie widzę, że straciłeś 0%. Nie wiem jakim cudem, ale tak jest. Przez gdy moje oddziały powinny sobie dawać radę bardzo łatwo. Oj, pauza. Pauza. Dobrze, że wziąłem te jednostki, jednak zostawiłem, znaczy. Wziąłem, zostawiłem. Tak. Tak, to ja. Wy będziecie chcieli uciekać i wy. To nie. I tyle. Tutaj widzę, że przeciwnik jest miażdżony i to strasznie. Ojej. Tego pana! Szybko! Nie ma innej opcji. O, nie, ty zboczeńcu, ty. Przestań gwałcić moje jednostki! Biegiem. Rzuciłeś się na najbardziej w debilne miejsce, idioto. Zrozpaczony twoim doznaniem. Uważaj, doznaniem. Twoją inteligencją. Zniszcz mi w takim razie. Poczekajmy, aż nasi przeciwnicy przyjdą. W międzyczasie poniszczmy im po prostu jednostki i tyle. Wiem, że walczymy pod górę i to jest trochę śmieszne. Oj, wycofajmy się. Gwardia lordów. O, to jest dobry przeciwnik. To jest już przeciwnik takiej, powiedzmy, klasy... więcej jak średniej. I trzeba troszeczkę przesunąć linię. Te jednostki niech idą w ten sposób. I te jednostki też niech się przesuną. Przy czym nasze... Ajajajaj, gdzie wyście się zapędzili tam? Nie, bez tego oddział konnicy. Które oddział konnicy zaznaczyłem? Ten. To wy, w ten sposób. Próbuję ogarnąć bitwę. Wybaczcie mi. Uwaga, wkraczamy. Do przodu. Atak. Atak, oczywiście, że atak.
przesuwamy naszych łuczników w ten sposób. Co to jest? Ludzie z Dale mi będą dupę truć. Nie atakuj mi od tyłu. Rodzice cię nie kochają, czy jak? Że tak chamsko postępujesz? Jak na razie straty 5%. Spisujemy się bardzo, nawet bym powiedział. Tam. To tak jakoś tak stanęliśmy sobie, wie pan, tak. Nie walczymy i tyle. Moja oddział konnicy. Tutaj. Ta konnica cały czas walczy, a zobacz, ona jest tak twarda, że ona cały czas walczy i nie ma większych problemów. Tutaj może zaatakujmy sobie straż ogniska. Co wy robicie? Aha, ja was przedstawiłem, okej. Wy mieliście jakiś cel po prostu obrany i musieliście do niego dobrnąć. Generał bliżej, wojska, nasze bitwy, proszę. Oddziały kawalerii, atakujcie tych. Oddziały dystansowe, znaczy przeciwnika. Tak, tu jedna, druga, tu. Enemy general is dead. No general, okej. Damn, będziecie się kłócić. Tutaj. Panowie, macie plecy. Ojej. Wyczuwam rychłą porażkę naszych przeciwników. Tak jakby to było wiadomo od samego początku. Tutaj ewentualnie poza generałem, któremu damy tylko jeszcze doping. Gdzie urra? Coś tracę. Straż ogniskowa. Może bym się tak jednak nie kusił o tą walkę z nimi. Wystrzelacie w tą straż ogniskową, a wy się napieprzajcie w tym miejscu. Generał może niech uderzy w tym miejscu. Myślę, że generała nie stracimy. Nie powinno być nawet takiej szansy na to. Panowie. Nie zostawiamy tak sojuszników. Idziemy tutaj i po prostu się z nimi rozprawimy. Konnica tam mi goni jak bydło. Bardzo zresztą dobrze. Piechota niech zatacza tam. Kręgi. Wy może tak przestańcie gonić tych załamanych. Tylko zajmijcie się tymi jeszcze, którzy mogą walczyć. Idziemy tutaj. Kawaleria niech tutaj wejdzie. Zawsze atak od pleców to atak od pleców. Zaatakujcie tych panów i atakujmy tych. Łucznicy liczą na was. Bardzo. Ci uciekają, generale. Zajmij się tym. I teraz tak. W ten sposób, proszę. Dobra, no nakrywamy po prostu. Ja to nazywam nakrywaniem zazwyczaj, że jeżeli w jednym miejscu wygrywamy bitwę, to potem po prostu te oddziały kawalerii atakują już. Jak to powiedzieć? Znaczy, ja po prostu oddziały kawalerii atakują oddziały dystansowe przeciwnika, takie, które nie mogą się równać nawet z naszymi oddziałami kawaleryjnymi, a pozostała, czyli piechota przede wszystkim, okrąża, pomagając w innym miejscu, przez co przede wszystkim tutaj chodzi mi o to, że to oddziały albo uciekają, albo w ogóle nie biorą udziału w bitwie. Często zdarza się po prostu, że... Co to? Jasna cholera się wystraszyłem swojej... Jasna cholera się wystraszyłem tych jednostek. Naprawdę. Koniec! Niech sobie oddadzą ostatnią salwę z kierunku tych przeciwników naszych. Kawalerio! Raz. I... To jest jeden oddział kawalerii, a drugi? Drugi niech się zajmie tymi. Reszta panów, stop strzelania. Wyłączy to. Stop strzelania. Zdecydowanie. Sprzeciw. Weźcie się za gwardię lordów. Ci panowie, wszyscy może niech idą do przodu po prostu. Tam niech się zajmą tymi. Kawaleria niech się zajmuje tymi. Ci ja gonię tych, a kawaleria niech tutaj. No, kawaleria jest bardzo ważnym elementem. Zobaczcie, 78% za 12. Przyspieszmy sobie. Dajmy tutaj generała.
Niech się zajmie tym oddziałem. Podbijmy morale. I tutaj widzę, że jakaś walka cały czas trwa. To są chyba ich Gwardia Lordów. Dokładnie, zobaczcie, oni wyglądają epicko. Przybiliśmy sobie. Tak dla porównania, faktycznie nagrywanie OBS-em jest znakomite. Po prostu już zdążyłem się do tego naprawdę przyzwyczaić. Dzięki temu, że kiedyś pisaliście do mnie, czy będę streamował coś takiego. Oj, morale padło. Taka szkoda. Generale, możesz się tam zająć tym oddziałem? W takim razie niech nasza kawaleria po prostu się tutaj pozabawia z nimi. Jak z ladacznicami. Wy się zabawcie z tymi, ci niech dobiją tych, z większym tempo może. Oj, czekajcie, zmniejszmy. Nie lubię, jak mi tak nie ogarnia kamera. Atakujmy ty, albo o, w ten sposób będzie najlepiej. Myślę, że zaatakujcie tych. I będzie git. To chyba wszystko jest. Nie, jeszcze tam lord kogoś goni. Nasz, generał. A tam lord dowódca, ja lubię mówić zazwyczaj w ten sposób. Zawsze lord dowódca brzmi zajebiście. No, to w takim razie... Jak tam? Już załamani? To super. Gdzieś jeszcze coś jest. No faktycznie, gdzieś jeszcze generała widziałem, przeciwnika. Kontynuujmy bitwę. Myślę, że to nie będzie długo, bo wszystko uciekało już do granicy, więc to jest ok. Tam jest jakieś badziwie ucieka. Jej! Gdzie jest generał? Where is our general? Wybij przeciwnika. W pień, proszę. Dziękuję. To chyba wszystko, nie? Dobijecie już? Pam param, pam pam param. Teraz zajmijmy się tym oddziałem. Kto może? To może zróbmy zawody. Aga, ale chcę z jednokrotne tempo. Kto będzie miał ten zaszczyt? Dowódca kawalerii. Brawo. Panowie, świetna bitwa. Chciałem wam podziękować w swoim imieniu i w imieniu całego ludu Runu. Wybiliście 3000 żołnierzy przeciwnika. Za 240 naszych. Pozostało 2016. Prawie jak rok. No prawie, jakby pozostało tego jednego mniej, to by było akurat nasz rok. Dobra, mamy 33 minuty nagrania. Więc niech tylko wejdzie na tamten ekran. Zajmiemy sobie miasteczko. Tam chyba nikt nie uciekł, więc nawet nie ma czego, kto tego bronić. Zajmiemy sobie piękną twierdzę, bo to jest twierdza. I wyruszymy w dalszą podróż na północ. W międzyczasie chciałbym jeszcze ich przeszkolić, ale w jaki sposób, to ja wam zaraz pokażę. Jeżeli straciliśmy 200 żołnierzy, to najprawdopodobniej z tego będzie tak cały oddział konnicy byśmy stracili, myślę, że tak, mogłoby do tego dojść, że stracilibyśmy cały oddział konnicy, chociaż pewny nie jestem, ale faktycznie coś takiego mogłoby się zdarzyć. Dobra. I can't wait for you, so shut it up. Dobra, straćmy ich. Sorry, ale kto podnosi rękę na władzę, temu władza tą rękę utnie. No, proszę pana, szybciutko. We have prevailed! Super. No ziom, no bez przesady. Okupacja. Okupacja! Nie mogę nic rekrutować. Przede wszystkim kopica mlekora i drogi. Zobaczcie, handel jak wzrośnie. O stówę tylko? Are you kidding me? Tylko stówę. Ale tak strasznie słabo jest z mlekorem. W tym miejscu, zobaczcie. Armię, w sumie tutaj straciliśmy praktycznie jeden oddział, można by było z tych oddziałów, z tego. No dobrze, że mamy tutaj. No, tutaj też trochę postraciliśmy. Dobra, nieważne. Piękna to była bitwa. Nie mają już nic tak naprawdę ciekawego, więc tą armią tak naprawdę jestem w stanie udać się gdzieś bardziej na północ. W tą stronę, myślę. Będzie lepiej, coś straciłem tu osady chyba, nie? Tutaj gdzieś była, powinna być osada. Zaraz zobaczmy. Gdzie tu jest jakaś... Dobra, zajmijmy to. Już nie będę wybrzedzał.
Okej, mamy 35 minut nagrania. Myślę, że to jest odpowiedni moment na zakończenie odcinka. Jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie go cenić, nie zapomnijcie gdzieś tego udostępnić, napisać komentarza. Będę wdzięczny. Trzymajcie się. Cześć.